Czuwajcie, witajcie. Dzisiaj Was nauczę, jak można robić magii z takich ogrodowych rzeczy, które macie. Przede wszystkim lubczyk, ale co ciekawe, nie liście, a łodygi, które pociąłem. Do tego oczywiście trochę liści selera, no i grzybki 2-3 suszone. To wszystko teraz powolutku sobie podgrzejemy do wrzenia. No, robimy sobie to powoli. Trochę nam to może zaparować. I taką miksturkę gotujemy przez dobre pół godziny na takim bardzo słabym ogniu, tak? Powolutku, niech to nam wrze. Teraz weźmy to, o, już zakryło mi. Zaparowało. I teraz 35 minut. Potem pokażę Wam, co będziemy robić dalej. No dobrze, gotowało nam się to przez 30 minut. Teraz dodajemy 2 łyżki soli kamiennej i to sobie mieszamy. Ta sól powinna się powoli nam tutaj rozpuścić. I teraz uwaga, bardzo ważne, ocet balsamiczny. Tak, równowartość 2 łyżeczek, ja to tak mniej więcej wiem, ile to będzie. O, wystarczy. Teraz to dobrze mieszamy. To się musi nam bardzo dobrze rozpuścić. I kochani, jesteśmy coraz bliżej naszej przyprawy. Ale czeka nas jeszcze 3 etap. Pozdrawiam. Nasza naturalna przyprawa do zup, no ale może być również do tatara, jest już gotowa. I teraz ostatni element układanki, czyli powolutku staramy się to przelać przez sitko. Im mniejsze oczka, tym lepsze. O. I teraz możemy to przelać do wyparzonych słoiczków. Gorące zamknąć, odwrócić do góry nogami. I mamy naszą przyprawę. Pozdrawiam i życzę wszystkim smacznego.